Cześć, z tej strony Kadr, to jest kolejny gameplay z gry Sniper Ghost Warrior 3. W dzisiejszym odcinku mam zamiar uratować inżynierów z placówki przy tamie. Taki jest mój quest, takie jest moje dzisiejsze zadanie. Jest to jeden z questów z głównego wątku fabularnego. O kurde, no jak nie podejdę, to mnie ktoś tam widzi. Więc tak, spróbuję dzisiaj zrobić trochę inaczej. I tak jak zwykle używam drona do oznaczania wrogów, tak dzisiaj użyję do tego specjalnych pocisków oznaczających. Wystrzelę tam byle gdzie, na jakiś budynek. Jak widzicie, one tak świecą i wykrywają wrogów. Oznaczają ich tak, jak gdybym ja ich oznaczył, na przykład mając celownik na nich skierowany, albo jakbym tam poleciał dronem. Mam tutaj właśnie różne rodzaje pocisków w tym snajperze. No, tam jakaś sarna, dobra, zostawiam na razie w spokoju, ja się muszę zająć tutaj tą placówką. Tylko też oczywiście nie należy tymi pociskami strzelać gdzieś blisko wrogów, bo oni mogą to usłyszeć. Ani śladu inżynierów. Może są w środku. Może i są w środku, dlatego tak strzelam gdzieś wysokie punkty na budynkach, żeby oni nie usłyszeli tych pocisków czy coś, bo zdarzało się, że tak je strzelałem. O, nawet jeszcze jakiś achievement dostałem. Zdarzało się, że tak strzelałem. I oni wtedy zostali zaalarmowani. No i wtedy była już niestety lipa. No i skończyły mi się. Więc może użyję drona. Bo to czuję, że wszystkich nie wykryłem, a dla mnie zwiad to jest w tej grze podstawa. Jeżeli nie chcę zostać wykryty lub zaskoczony przez jakichś wrogów. Oho, ale to placówka jest przy takiej dużej tamie, no. Może być ciężko, duży obiekt. Ło, snajper zaraz mnie zauważy. No, a tym snajperem trzeba będzie się raczej zająć w pierwszym. Jako pierwszym trzeba będzie się nim zająć. O, tutaj jest jakiś wróg, kieruje się w moją stronę. Kurde, bele. Zobaczcie, jaki cwaniak. Skrada się i zaraz mi tu zauważy. I, słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa, bo są jeszcze inne pociski. No bo są wykrywające, odwracające uwagę wrogów. W sensie strzelimy to, one jakoś tam piszczą i wrogowie idą to sprawdzić, ale są też pociski tak zwane DARPA. Czyli takie eksperymentalne. Tak jak strzelamy z normalnych pocisków i chcemy w kogoś strzelić, no to ta kropeczka pojawia się w różnych miejscach, bo pocisk, wiadomo, tam ulega siłom grawitacji, wiatru i tak dalej, ale naboje DARPA nie ulegają czemuś takiemu i zawsze na środku celownika możemy, nie musimy brać żadnej poprawki na wiatr czy na grawitację, na odległość. Aczkolwiek tutaj jak nam ta kropeczka się pojawia, to i tak to bez różnicy. To raczej dla osób, które grają na wyższych poziomach trudności, gdzie ta kropeczka się nie pojawia. No i dobra. Teraz, jakby tam wejść? Oczywiście korci mnie zająć się tym gościem na górze, bo jak ja będę podchodzić, to on jeszcze może mnie zauważyć. Ale ich tutaj jest. Tam też jest gościu. Tylko nie wiem, czy jak ja go nie zabiję, to czy ktoś go nie zauważy. Tam się jakiś kręcił i nagle zniknął, dobra. Tutaj to nawet nie będę schodzić. Chciałbym może jakoś tędy spróbować, tymi schodkami. Tak, to nie jest głupi pomysł. Chcę go zwabić tam do kąta i przesłuchać, żeby pokazał mi lokacje ewentualnych wrogów, których jeszcze nie oznaczyłem, na przykład, którzy są w środku budynku. Najgorsi są tacy właśnie, którzy są w środku budynku i mogą ci nagle wyjść za ściany czy coś. No co jest? Przecież ja tylko durnymi kamieniami rzucam. Czy
Czemu to ich zaalarmowało? Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. Nie planowałem tego. Ale na razie jeszcze chyba nie zaczną do mnie gonić i do mnie strzelać. Muszę ogólnie naprawić tłumik w snajperce. A, mam też taki shotgun na wypadek bliskiego kontaktu, jakby ktoś nagle mnie zauważył i już pozostałaby mi tylko walka, to mam taki jakiś fajny shotgun. Nie mam tłumika, mam nadzieję, że nie będę musiał go użyć. Dobra, sprawdźmy kamery, żeby znaleźć inżynierów. Bo nie mam pojęcia, gdzie oni są w tym budynku, a kamery... tym mogą mi pomóc, ewentualnie jeszcze jakichś dodatkowych wrogów wykryć. No jeszcze są trochę zaalarmowani. Dobra, lipa. Nie znalazłem tych inżynierów. Kogo wykryli? A tamten na górze. Masz dupę, nawet nie widziałem, że oni tam zachodzą. Żebym wiedział, to bym... tamtego ciało gdzieś schował, czy coś. Mamy stratę. Dobra, muszę się dostać... na wyższy teren. Tamtego gościa bym mu strzelił, ale go stąd nie widać niestety. Jakie tu konstrukcje są, można się zgubić naprawdę. O, 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 o! No i po problemie. Tam jest gościu. A jest tu jeszcze jeden jakiś? Nie ma. To przydałoby mi się go gdzieś tutaj zwabić. Uff! Prawie mnie zauważył. To było naprawdę niebezpieczne. Spróbuję gościa zwabić tu. A tymi kamieniami to naprawdę czasami można sobie rzucać? No, nareszcie zareagował. No i teraz tylko pytanie, co ten gościu zrobi? Na razie jeszcze jest ok, nie zostałem wykryty. No, w dupie ma te kamienie z tego co widzę. Chciałem go, wiecie, przesłuchać, by mi powiedział, gdzie są ci inżynierowie, a tak? Szukaj wiatru w polu. Gdzieś są w tym budynku, a to te same kamery, no to nie. Myślałem, że jakieś inne kamery może to są. No nikogo nie ma. O, nareszcie ich znaczniki na minimapie zrobiły się białe, czyli już mnie w ogóle nie poszukują, w ogóle nie są zaalarmowani. Ale tu jest fajne stanowisko snajperskie. Jakbym chciał... później resztę tego obozu wystrzelać. Co być może zrobię. Lecz nie teraz, nie teraz. No, też mam nową snajperkę, nie pamiętam, czy mówiłem o taką tutaj. Kupiłem sobie niedawno. Ci inżynierowie muszą być gdzieś tutaj na dole.
Nie widzę innej opcji. Ta kamera tu już jest chyba... Zastanawiam się, czy gościa załatwić tak, że... A to nie jest inżynier? Nie wiem. Jak dla mnie tamci goście wyglądali jak inżynierowie, ale co ja tam wiem? Ale chyba zaraz się dowiem w końcu, gdzie są ci inżynierowie. Zacznij mówić. Twój cel jest tam. Tam na dole? No dobra. Aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze pochodził, bo widzę, że tutaj jest, są te pieniądze do podniesienia jakieś. Tak, tutaj. No, czy jakieś tam kosztowności. Towary handlowe, no właśnie. Zara, to tu są? Jednak ci inżynierowie? Kamerę sakowałem, czy ona już mnie tutaj nie zauważy. John North, Marines. Przychodzę was uwolnić. No cholera, nareszcie. Frank, mam już paru z nich. Według raportu zaginęło czterech. Znajdź pozostałych. Jasne. Dziękuję. Czekać na mój sygnał. W porządku, teraz trzeba jakoś zejść na dół i uwolnić pozostałych czterech. Jak na razie idzie naprawdę dobrze. Cichutko. Bez alarmów. Bez zbędnych strzelanin. Tam idzie jakiś gostek. O, był i się schował? Co ty tam odwalasz? Tego bym zabił, wiecie, czym nożem do rzucania. Jeszcze chyba wam nie pokazywałem, jak fajnie te noże do rzucania działają. Więc niech on sobie tam wyjdzie, ja tutaj jeszcze trochę pomyszkuję, zobaczę, co tutaj jest. Wyszedł gościu? To tylko ptaki. Patrzcie, on idzie w moją stronę, cwaniak. Mam teraz taką umiejętność wykupioną, że widzę wrogów przez ścianę, jak są oznaczeni. Noż skubany! Ale się, ale wam pokazałem, jak się używa tych noży, nie? Ha! To jakiś był wzmocniony żołnierz. On jakiś pancerz, to tak łatwo go nie dało się zabić. Czekajcie na sygnał, a potem biegnijcie na górę. Dobra. No nie wyszło mi, niestety, nie wyszło. Nie zauważyłem, że ten gościu ma właśnie jakiś pancerz. Sprawdzę. Ajajaj. Lipa, straszna lipa. Co, zabezpiecz drogę na dach. Ktoś tu idzie? Aha. No, mówiłem, miałem nadzieję, że tego shotguna nie będę musiał używać, ale no jak mus, to mus. Trochę... Trochę zrypałem. Nie da się ukryć. A prawie miałem tą misję ukończoną jakoś super po cichu. Już cholera jasna. Ale jak zabezpieczyć drogę na dach? Którędy? Nie wiem, w ogóle mam ich wszystkich zabić tu, czy co? Pilot śmigłowca, widzimy. Obaj się, North. Idą wrogowie. Pomóż inżynierom uciec. Do śmigłowca. Jazda, już, już. A, osłania helikopter, tak? Przed kim? Ja tu nie widzę wrogów. Wsiadać! Szybko! Nie ma czasu. A ja też chcę tym uciec stąd, z tego cholernego kraju. Bo tutaj jest niebezpiecznie. Ściągnij te łajce z rakietnicą. Wiertant poda na atak. Ja pierdolę, niewiele brakowało. Dobra robota, John. Wszystko w porządku. Dobra robota.
O! Musicie się stamtąd wynosić. Opuścić obszar. Patrol zgłasza obecność wroga. Otworzyć ogień. Ajajaj. Noż, kurde. I co teraz? Gdzie to mi? Chciałem skoczyć na gościa, zabić go? Jak widać, tu ta gra jest bezlitosna, normalnie, moment, giniemy. Chciałem skoczyć na wroga, zabić go, ale tu był jeszcze jeden, w ostatniej chwili zauważyłem. Dobra, zobaczymy, gdzie mnie to rzuci. Dobra, z tego co widzę, rzuciło mnie do momentu osłaniania śmigłowca. Czyli tragedii nie ma. Obawiam się, że będzie gorzej, że mnie rzuci naprawdę jakoś do tyłu. Dobra. Czyli misja zakończona. Jedyne co sobie mogę zrobić teraz, to wyczyścić tutaj teren. Kurde, jak co oni wytrzymali, no. Haha, korzystałem ze swojej dogodnej pozycji. Opuścić obszar. Chciałbym jeszcze paru gostków zabić, może nawet pokusić się o jakąś małą niespodziankę dla nich. Taką niespodziankę, jaką jest C4. Chociaż nie, mogę to podnieść? Wiem, gdzie rzucę te C4. Tutaj się chyba jacyś wspinają, więc rzucę te C4 tutaj. Nie tu! No i prawie znowu zginąłem. Dobra, tego zabiłem. Ilu ich tu jeszcze jest? Wow. Wiem, teraz to już wiem, gościu. Tylko problem jest taki, że ja nie do końca wiem, gdzie mam uciekać. Uff, dobra. Udało mi się wszystkich ubić. Ale to już ostatkami sił, ostatkami apteczek, ostatkami amunicji chyba. No naprawdę, tutaj warto się skradać, warto zabijać po cichu, z odległości, bo tak w otwartym starciu to bywa lipa, naprawdę. Dobra, zmywam się stąd, już mam dość tej tamy. Tylko, którędy, kurde, no tu teraz śmigać przez cały obóz? Nie ma tutaj gdzieś linki? Często są jakieś linki, po których możemy zjechać. A tutaj co teraz, nie ma? No nie ma, muszę chyba na piechotę zapierniczać aż na sam dół. Żeby móc w końcu opuścić tą lokację. No ale dobra, to miną wieki zanim ja tam dobiegnę, tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.